poznałam jakieś fajne osoby, wydawało mi się zaprzyjaźniam z nimi, że zaprzyjaźniam się z instruktorem. Też znaleźliśmy jakiś wspólny język, to była mała miejscowość, a osoby, które chodziły na te zajęcia, to właśnie jak powiedziałam, była jakaś elita, również intelektualna, więc znalazłam z nimi jakiś wspólny język, wspólny poziom umysłowy. I dosyć szybko się zorientowałam, że to nie jest, że ta joga, która się tam dzieje, nazywało się to hatha yoga, czyli taka jedna z podstawowych ścieżek jogicznych, zajmująca się właściwie rozwojem ciała i przygotowaniem go na przepływy energii i na otrzymywanie większych ilości energii z kosmosu. Przepraszam. A teraz mnie to trochę śmieszy. W każdym razie szybko się zorientowałam, że to nie jest taka zwykła właśnie hatha yoga, że tutaj chodzi o coś więcej. Przez te moje wcześniejsze lektury, czy właśnie przez jakieś wcześniejsze kontakty właśnie z Reiki, to przez te inicjacje w Reiki, przez inicjacje w kontakty z energią. Ja tutaj dosyć szybko się zorientowałam i odczułam, że coś się dzieje po prostu na takim planie niefizycznym. Zaczęłam odczuwać jakieś przepływy energii między mną a właśnie moim nauczycielem jogi. Zaczęłam mieć takie wrażenie telepatii również między nim a mną. Zaczęłam wpadać wieczorem, też tak jak modlimy się. Ja zaczęłam wpadać w jakieś takie dziwne stany. Potem się dowiedziałam, że to jest medytacja na mistrza we wschodnich religiach. Po prostu pojawiał mi się ten człowiek przed oczami i zaczynałam sobie na niego medytować. Ja wcześniej też nie medytowałam jakoś nigdy. Natomiast no, tam oczywiście z Reiki trochę się wiążą medytacje, takie Reiki, czyli wizualizacje pewnych symboli, rysowanie tych symboli. Natomiast ja zawsze miałam problem z medytacją, a ponieważ właśnie jestem jakoś tam mało wytrwała w różnych rzeczach, więc to nigdy nie ćwiczyłam tego tak długo jak Darek. Natomiast teraz zaczęłam wpadać w takie jakieś dziwne stany. Zaczęłam mieć takie poczucie, że wpływam właśnie na innych ludzi, że wpływam na jakieś wydarzenia. Na przykład miałam wtedy taką sprawę sądową, w której byłam jakoś tam świadkiem i w pewnym momencie, jakby niezależną zupełnie tutaj z tą sytuacją, natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że jak wpatruję się w tak zwane trzecie oko prawnika strony przeciwnej, to ten prawnik, mimo że jest takim starym wygą, to po prostu zaczyna się czerwienić, jąkać, siada i w ogóle mówi dziękuję. Czyli no, miałam takie poczucie sprawstwa. Też na przykład zdarzało się, że jechałam w jakieś miejsce i w tym miejscu już był mój nauczyciel jogi. I to też parokrotnie się jakoś pojawiło. Ja wtedy też zaczęłam się tak trochę tego obawiać. Myślę, no kurczę, pewnego dnia gdzieś pojadę, on tam będzie, nie wiadomo do czego może dojść. Później zaczęły się pojawiać sny koszmarne. I takie naprawdę ohydne. Ja przez parę lat właśnie studiowałam psychologię, też gdzieś tam byłam w terapii po drodze, takiej, którą każdy psycholog powinien przejść. Zawsze zwracałam dużą uwagę na swoje sny, bo uważałam, że to moja podświadomość do mnie mówi. Ale to, co teraz zaczęła mówić moja podświadomość, to było coś absolutnie nie mojego. Zaczęły się pojawiać jakieś orgie seksualne. Ale jakieś takie naprawdę ohydne. Zaczęły się pojawiać koszmary, w których na przykład kroiłam ludzkie mięso i później je jadłam. To na przykład też często właśnie to byli jacyś mężczyźni, których kroiłam i jadłam, surowe takie mięsko. No i tak, ale tak sobie pomyślałam, nie, no to pewnie chodzi o jakąś tam agresję ukrytą moją, gdzieś tam podświadomość mi zwraca na to uwagę. Natomiast to było też ciekawe, że ja cały czas bałam się porozmawiać o tym z tym moim nauczycielem jogi. Miałam jakiś taki opór. No, czułam lęk przed taką rozmową, co też nie jest dla mnie takie naturalne, bo jak mówię, lubię analizować różne takie rzeczy, zwłaszcza swoją gdzieś tam stronę psychiczną, więc normalnie zwykle bym poszła do takiej osoby i szybko wyjaśniła, czy porozmawiała, co o tym myśli. Tutaj, jak mówię, tego się bałam. Po jakimś czasie, jak już odważyłam się z nim porozmawiać, to usłyszałam, że
Właściwie to on nie wie, o co chodzi. Być może coś mi się oczyszcza, jakieś poprzednie wcielenia, coś, karma mi się oczyszcza. No, pomyślałam, nie, no świetnie, oczyszcza mi się ta joga, w ogóle fajna sprawa, będę taka oczyszczona, uduchowiona. Natomiast też w tym momencie zaczęłam wchodzić w tą jogę jako w taką rzeczywistość właśnie duchową, no bo tutaj już zostały mi sprzedane jakieś pewne pojęcia, karmy, które znałam wcześniej. Zaczęłam tak o tym myśleć. No tam gdzieś kościół też był wtedy w ogóle bardzo daleko, nawet na święta się tam nie udawałam jakoś. To, co się jeszcze wtedy działo właśnie w trakcie tej jogi, no to był taki mój totalny odlot. To, o czym wcześniej też mówił Darek, takie uzależnienie i stan zakochania. Ja byłam zakochana w jodze, byłam zakochana w moim mistrzu, byłam zakochana w mojej macie do jogi. Właśnie gdyby ktoś wtedy dotknął mojej maty do jogi, czy jak moje dziecko zaczyna ubrać taką matę do jogi, podobną do karimaty, to się spotykało z jakąś w ogóle karczemną awanturą z mojej strony, jak on śmie dotykać mojej maty do jogi. Jak zaczynałam ćwiczyć w domu jogę, to w ogóle wszyscy musieli wyjść, a jeżeli ktoś się pojawiał, to mógł się spotkać wtedy z jakimiś wyzwiskami. I też tak właśnie zauważyłam, jaki się robi mój stosunek do dziecka i do rodziny. No naprawdę często zaczynałam krzyczeć na dziecko zupełnie bez powodu i zupełnie jednocześnie była we mnie agresja, a z drugiej strony była taka obojętność na to, co to dziecko czuje. Ja po prostu chciałam na niego nakrzyczeć, chciałam mu zrobić coś złego, chciałam go skrzywdzić. No i przebywałam sobie przez właśnie okres 2 miesięcy, bo ja tak naprawdę krótko chodziłam na tą jogę, to były 2 miesiące. Przebywałam ciągle w jakimś takim stanie odlotu, gdzieś między medytacją a, nie wiem, a kosmosem po prostu. Jak poszłam, pamiętam, że wtedy zbliżały się święta i miałam zrobić zakupy świąteczne. Boże Narodzenie się zbliżało. Poszłam do sklepu, do supermarketu i tam spędziłam parę godzin, ponieważ chodziłam i przyglądałam się, nie wiem, każdej puszce z kukurydzą i uśmiechałam się do tych puszek. Ja tutaj na marginesie powiem, że nigdy nie brałam narkotyków. Jeszcze raz przypomnę. Natomiast uśmiechałam się do tych puszek, bo wydawało mi się, że jestem częścią kosmosu, podobnie tak jak te puszki z kukurydzą. Że wszystko jest cudowne i czułam wewnętrzny taki właśnie cudowność tego istnienia mojego w kosmosie. Też z jednej strony właśnie te wybuchy agresji, a z drugiej strony jakiś taki właśnie spokój, tak jakby te wybuchy agresji były trochę zewnętrzne, bo miałam sobie taki spokój, że gdzieś z drugiej strony, że nikt na przykład, nie wiem, na ulicy nie był w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Mogłam sobie stać godzinami w korku i to tam zupełnie mnie nie ruszało, byłam ponadto. Uważałam wtedy, że jestem trochę wyższą jednostką niż wszyscy otaczający mnie ludzie, bo ja tutaj jestem głęboko w duchowości jogi. Tak było. No tak jest. Poświadczamy to w trójkę. Dzięki. No i moja rodzina wtedy najbardziej na tym cierpiała, bo tak naprawdę to ich zupełnie zaniedbałam. Obiad był dla mnie sprawą tak przyziemną, że nie zajmowałam się gotowaniem obiadów po prostu. Jak ktoś chciałby bardzo, dobrze, że dziecko w przedszkolu coś dostawało, bo inaczej obawiam się, żeby nie przetrwało tego okresu. Jak już bardzo był głodny, to szedł sobie coś wziąć sam tam z lodówki. Ewentualnie mu dałam jakąś parówkę na zimno. No ja to widziałam. Ja widziałam, że jestem w takim stanie, że to jest jakiś taki odlot, ale to była tak wielka fascynacja właśnie jogą i moim mistrzem. Już wtedy go nazywałam mistrz, więc moim mistrzem, że no to było mi z grubsza obojętne. Uważałam, że nikt nie rozumie tutaj mojego rozwoju duchowości wewnętrznej. No ale jednak po jakimś czasie zaczęły do mnie docierać takie sygnały też gdzieś z zewnątrz, że coś jest nie tak.